Witam Was serdecznie. Kochani, dzisiaj będzie przekaz Matki Bożej Róży Mistycznej Królowej Pokoju do Eduardo Ferriery z 8 grudnia 2021. Zapraszam Was do wysłuchania. Pokój z Wami. Drogie dzieci, w tym dniu zapraszam Was do modlitwy o nawrócenie tych, którzy nie wierzą w Boga. Wszyscy jesteście błogosławieni, bo usłyszeliście moje wezwanie i przybyliście do tego sanktuarium, miejsca, które wybrałem. Umiłowani, sercem przepełnionym miłością do Was przychodzę ponownie, aby zaprosić Was do całkowitej i szczerej modlitwy. Błogosławię wszystkich obecnych tutaj i którzy odkładają na bok swoją pociechę i nieustraszenie głoszą moje objawienia. Promienie miłości i łaski wychodzą z mojego niepokalanego serca do Was wszystkich w tym szczególnym dniu. Kocham Was i dlatego przychodzę Was obudzić, aby wezwać do nawrócenia. Wskazówki zegara nie zatrzymują się. Czas jest liczony, ale wciąż jest czas na nawrócenie. Miej wiarę i odwagę. Zapraszam do modlitwy, pokuty, przebaczenia, a nie marnowania czasu. Po wielkim znaku nie będzie już czasu. Będą tylko łzy i będzie za późno. Bądź szczęśliwy i wdzięczny Ojcu, który uczynił Cię godnym dziedzictwa świętych. Z miłością błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego przekazu. Oczywiście zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji, a także do zajrzenia do opisu tego nagrania. Znajdziecie tam linki, które odnoszą się do moich portali tutaj, które prowadzę poza YouTube'em, a także do mojego drugiego kanału na YouTube, który warto też zobaczyć, bo nagrań, które tam publikuję, tutaj nie ma, więc warto sobie troszkę poszerzyć tą wiedzę i wgląd na tą całą sytuację, która nas otacza. Dziękuję bardzo i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.